Dziś zapraszam Was na film o pisankach, które są za bardzo. Każdy z nas ma swoją estetykę, swoją strefę komfortu, w której czuje się dobrze i w której mu się wszystko podoba. A gdy z tej strefy tak troszkę wyjdziemy, albo chociaż wystawimy rączkę albo nóżkę, to mówimy, że coś już nie jest dla nas ładne, może się komuś podoba, ale nam nie za bardzo. No i te pisanki ostatecznie troszkę są poza moją strefą komfortu, bo one są za bardzo, za kolorowe. Za dużo tutaj się dzieje, za dużo jest wszystkiego. Pokażę Wam, do którego momentu one mi się całkiem podobały, ale później to się zrobiła zupełnie nie moja bajka. Na szczęście nie to jest ładne, co jest ładne, tylko to, co się komu podoba. Jakimś cudem znalazła się osoba, która stwierdziła, że one są śliczne, mam je wykończyć i dać jej w prezencie, więc czemu nie? Zamiast do kosza kończę ten projekt i dzielę się z Wami pomysłem. Jeżeli uważacie tak jak ja, że to jest przekolorowany pasztet, to ja się z Wami zgadzam. Ale to jeszcze nic, prawdziwy pasztet to dopiero wygrzmociłam w następnym filmie. Jak mi trochę złość na siebie przejdzie za te pasztety, to z tego następnego też zrobię film. Ale to było pudełko i jego już nie skończyłam, bo naprawdę jest paskudne. Chociaż nieskromnie uważam, że pomysł był niezły, ale wykonanie do kitu. No dobra, nie ma co marudzić. Lecimy z moim kolorowym pasztetem. Bombki pomalowałam na biało, a teraz po prostu przyklejam papier ryżowy. Na serduszku papier siada bez problemu, natomiast na jajko, żeby wszystko ładnie bezmarszczkowo przykleić, trzeba go ponaddzierać. Ten wzór jest bardzo wdzięczny, naddzieracie dowolnie, tego i tak potem nie widać. Jajka chciałam pomalować w dwóch kolorach, ciemnym i jasnym, bo wiecie, że lubię takie komplety, które nie są identyczne. Dwa elementy na granatowo, a jedna na różowo. Można do tego granatu dodać kropelkę różu, żeby go złamać. To będzie bardzo dobrze wyglądało. No i teraz jest ślicznie, zobaczcie, całkiem fajnie to wygląda. Jedno jajko też na granatowo, a drugie na różowo. Ten różowy pasuje idealnie, można z nim nic nie robić, po prostu pomalować. Ale znacie mnie, lubię trochę pomieszać, więc dodałam tego granatu i mam w tej chwili taki złamano-różowo-fioletowy. Jajko różowe pochlapałam na granatowo, a jajko granatowe na różowo. I to teraz naprawdę ładnie wygląda. Miałam dodać jakiś szlaczek naokoło papieru ryżowego i na tym powinien być koniec. Żadnych innych dodatkowych cudów, a szczególnie takich, które mocno dają po oczach. Ale powiem coś na swoje usprawiedliwienie. Te złocenia miały być bardzo delikatne. Naprawdę nie wiem, jak to się stało, że tak mocno wszystko opaprałam klejem do złoceń. Na tym poziomie przecież nie było widać, że te złocenia będą aż tak dawały po oczach. Klej nakładam i suszę. Schnie mniej więcej godzinę. Gdy jest już przeźroczysty, trzeba go podotykać palcami. Jeżeli ten klej świetnie klei się do palca, ale go nie brudzi, to znaczy, że już jest wyschnięty i możemy nakładać złotko. Złotko gnieciuch występuje w różnych zestawach kolorystycznych. Może gdybym wzięła sam złoty kolor, to wyglądałoby to troszkę spokojnie i bardziej mi się podobało. Ale pomyślałam, że wezmę do tej pracy, żeby Wam pokazać piękny melanż. Klejenie takiego złotka jest proste jak barszcz. Do wszystkich klejących miejsc, czyli tych, które wcześniej posmarowałam klejem do złoceń, muszę przyłożyć złotko. Wszędzie. A potem po prostu biorę pędzel, najlepiej gdy to jest taki sztywny pędzel, tak zwany szczecinowy, i to wszystko dokładnie omiatam. Tak długo trę pędzlem po powierzchni, aż wszystkie elementy, które nie są przyklejone, odpadną. Jeżeli ktoś z Was się martwi, że ten pędzel porysuje złotko, to nie ma się co martwić. Porysuje, nic nie szkodzi, potem polakierujemy i nie będzie tego widać. W ten sam sposób obklejam wszystkie elementy. Obklejam i już wiem, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Trzeba było to jajko skończyć wcześniej. Dzięłam ten pasztet do pracy, żeby pokazać dziewczynom. One czasami mają świetne propozycje, co zrobić z taką niechcianą pracą. Czasami podpowiadają jakiś ciekawy sposób wykończenia, a czasami, jak teraz, mówią, że nie jest tak źle, że proszą wykończyć, oddać i gdzieś u nich to zawiśnie pod sufitem.
Obrazek wycieniowałam, a potem serduszko i jajka pomalowałam lakierem rozpuszczalnikowym. Do złoceń użyłam szlag metalu, czyli złota nieprawdziwego, i takie złoto musimy pokrywać lakierem rozpuszczalnikowym. Jeżeli pomalujemy zwykłym lakierem akrylowym, to po jakimś czasie to złotko nam zdzielenieje i przestanie błyszczeć. Czyli polakierowałam, następnie wyszlifowałam, a potem jeszcze raz polakierowałam. A na koniec przy obrazkach zrobiłam ramkę konturówką. Ale muszę Wam się do czegoś przyznać, to już była ramka bez miłości. Jeżeli jakaś praca bardzo mi się podoba, to każdy, nawet najmniejszy element ma znaczenie. A tą rameczkę zrobiłam tylko po to, żeby wykończyć jajko. Ojej, mam z tego powodu jakieś wyrzuty sumienia. Też tak macie? Ten film, ze względu na brak miłości do tych jajek, jest robiony troszkę po łebkach i skrótowo. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak porządnie cieniować, to pod tym wideo podłączam film, żeby to pokazać. Jest także drugi film, także go podłączę, który pokazuje, jak malować konturówką. I zamieszczę Wam jeszcze trzeci, ostatni film, w którym pokazuję, w jaki sposób przymocować do jajka albo bombki chwosta, żeby się trzymał 1000 lat i jeszcze jeden dzień dłużej. No dobra, jajka skończone. Może ja nie pałam do nich szczególną miłością, ale znalazł je ktoś, kto je przygarnie. I to chyba najważniejsze. Może nie jestem fanką skrajnego minimalizmu, ale naprawdę na tych pisankach dla mnie jest wszystkiego trochę za dużo. Chociaż sam pomysł ze złoceniami uważam za całkiem okej. Może w przyszłym roku drugi raz podejdę do tego tematu. Kochani, piszcie w komentarzu, czy te jajka to pasztet, czy nie pasztet. To będzie takie nasze małe głosowanie. Policzę i sprawdzę, jak wyszło. No to koniec. Jak zwykle krótką listę produktów, których używałam w filmie, znajdziecie pod wideo, czyli w opisie filmu. A wszystkich, którzy kochają deku, zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.